No to zaczynamy. Odwracamy kompas i kierujemy się w stronę południa. Wczorajszą noc spędziliśmy przy jeziorze, dopadła nas ulewa, co w sumie nie było takie złe, dzięki niej noc była o wiele chłodniejsza. Pierwszym punktem na dzisiaj jest Wanda, pobliska miejscowość z polskimi korzeniami. Hej wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Słuchajcie, przyjechaliśmy do miejscowości Wanda i co ciekawe, to nie jest takie zwyczajne miasteczko, dlatego że jest to taki polski punkt na mapie Argentyny. To jest właśnie polskie miasteczko, które zostało założone między innymi przez polskich imigrantów w 1936 roku, kiedy to właśnie pierwsze grupy imigrantów z Europy zaczęły tutaj w te rejony przybywać. Jesteśmy aktualnie na takim skwerze, gdzie zaraz pokażemy Wam polskie symbole. Jest między innymi orzełek, ale ogólnie w mieście można spotkać różne inne takie polskie elementy. Między innymi jest tutaj też kościół, który został ufundowany właśnie przez polskich imigrantów pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. I tak teraz planujemy sobie trochę tutaj pochodzić i poodkrywać kolejne miejsca, które mają jakiś polski pierwiastek. Słyszeliśmy, że można tutaj spotkać Polaków, ale w sumie to nie wiemy za bardzo, gdzie możemy ich spotkać. Na jednym blogu czytałam, że jest tutaj koło tego skweru gdzieś jakiś sklep wielobranżowy, w którym pracuje właśnie Polka. Ale no tak przeszliśmy dookoła, weszliśmy do jednego takiego sklepiku, który mógłby być potencjalnie tym, ale no tam nie było Polaków. Więc jeszcze może trochę pochodzimy. Nie wiem, czy to jest jakieś muzeum, chyba jest, ale nie wiem, czy takie ogólnodostępne, więc zobaczymy, jeszcze poszukamy, ale na pewno jeszcze podjedziemy do kościoła, nie? Zobaczymy, może będzie otwarte. No. Może ksiądz jest, bo chyba jest ksiądz. Idziemy teraz do Muzeum Imigrantów, którego dyrektorem jest Polak, więc może akurat uda się, że go spotkamy i pogadamy. Dotarliśmy do muzeum. Tutaj wcześniej pan Kazimierz oprowadził nas właśnie po tym Muzeum Polskich Imigrantów. Jest tutaj całkiem sporo różnych eksponatów. Nie nagrywaliśmy, bo po prostu byliśmy zajęci rozmową, ale poopowiadał nam ogólnie historię swojej rodziny. Było to naprawdę bardzo ciekawe. A teraz zabiera nas na wycieczkę do dżungli, takiego jego ulubionego miejsca, w którym odpoczywa, więc kupiliśmy sobie obiad i zaraz jedziemy. Planowaliśmy spędzić jakąś godzinę w Wandzie i później ruszyć dalej w drogę na południe. Okazało się, że po godzinie wyjechaliśmy co prawda z miasteczka, ale w zupełnie innym kierunku i celu. Ale całkiem spora. Z ogonem to tak 60 cm ma, 70. Nie bardzo mała, nie bardzo duża. Mhm. Są większe. Jak tam, dziecku?
dużo pogryźć. Nie, daję sobie sprawę. O, poszło. Obiad i zwiedzanie dżungli zapamiętamy na długo. Pan Kazimierz wychował się w tym miejscu i zna te lasy jak własną kieszeń. Zabrał nas też w miejsce, gdzie często po południu przychodzą małe stada, ale akurat dzisiaj żadne nie przyszły. Opowiedział nam też o zmianach, jakie zaszły na tych terenach przez ostatnie lata. Największy problem według niego stanowi sadzenie sosen, które już po 9 latach nadają się do wycinki. Proces ten wyniszcza glebę i sprawia, że w lasach jest coraz mniej zwierząt. Ten dzień był dla nas niezłym zaskoczeniem. Natomiast kolejnego dnia przypadł nam zaszczyt zawieszenia polskiej flagi nad wejściem do muzeum. Myślę, że tak musi być. Ale to miejsce, żeby Paweł z tobą i ze mną tutaj polskie flagę zakładali w tym miejscu. No. Nie, ja mam 103 kilo wytrzymałem. To mnie ten, ja mam troszkę mniej, 95. 95, to będzie dobrze. 95, tak? Tak, tak. Było i po malutku, to będzie dobrze. Nie, to będzie dobrze. Zacznijmy. Tam masz do roku, tak? Tak. No to zacznijmy. Zamocujemy jeszcze z drugiej strony. Po południu pan Kazimierz zaprosił nas do domu na grilla. Przygotowaliśmy go razem i zjedliśmy w ogrodzie. Wokół jego domu rosną niesamowite rośliny. Marce dostała w prezencie naturalną gąbkę do mycia. Zobaczyliśmy też pierwszy raz w życiu kokon czarnych os. Do pancernika. Tak. Nie widziałem jeszcze nigdy w życiu. Kolejny, ostatni już dzień w Wandzie był dla nas szczególny. Pan Kazimierz zgodził się opowiedzieć historię pierwszych osadników z Polski, między innymi swoich rodziców. Ale słabsze, bez to założyłem to żelaza tutaj, żeby lepiej pracować. To są gąty się nazywały, to jest łupany, centrum interwiecie, był taki klin. My mamy ten język polski i żeśmy się nauczyli język
hiszpańskie, tak? Język hiszpański, nie wiem czy wiecie, się nadal świeci się używa, ale zdaje się lepszy. Jest to, proszę, żeby ludzie z Polski przyjechały tutaj, to mnie pomagają, żeby miał takie miasto, jakie po polsku utrzymywać. Materiał, który nagraliśmy, opublikujemy w najbliższą środę. Zachęcam do obejrzenia. Historia, jaką usłyszeliśmy, jest naprawdę niesamowita i godna zapamiętania. Pożegnaliśmy się z Wandą, ale czekała na nas jeszcze jedna atrakcja. Dostaliśmy zaproszenie na 80. urodziny kolegi pana Kazimierza, który również ma korzenie polskie. Przejechaliśmy około 50 km i dotarliśmy w cudowne miejsce pośrodku dżungli. Znaleźliśmy tutaj kościół wybudowany przez Polaków i sporych rozmiarów otwartą halę, która w tym klimacie jest idealna do tego typu imprez. Zjedliśmy pysznego grilla, porozmawialiśmy też chwilę z panem Aleksandrem, który również bardzo dobrze mówi po polsku. Nasza polska przygoda w Argentynie dobiegła końca, ale dostaliśmy jeszcze jedną super radę. Pierwotnie chcieliśmy się wrócić tą samą drogą, którą przyjechaliśmy, ale dowiedzieliśmy się, że trasa wzdłuż granicy z Brazylią jest o wiele ciekawsza. I faktycznie tak było.